a jolt and then you're done. Siemaneczko kochani, mamy wtorek, 37 prawie stopni ciepła, godzina 16, jest upał i co, postanowiłem, że wlecę dzisiaj trochę w las, zobaczymy co nam ziemia pokaże i tyle. Sorry, że filmów nie było, niestety troszkę dużo problemów miałem, no ale w chwili obecnej postaram się wam wrzucać jak najczęściej odcinki również z magnesu neodymowego, jak i z wykrywacza metali. Dobra, w takim razie nie przedłużam. Lecimy w las i widzimy się przy pierwszym fancie. Takie dziursko. Taki kawałek rury. No i co, szukamy dalej. Kolejny sygnał, słuchajcie, kawałek jakiejś blachy. To był szpic, ale niestety się łamał. Powiem wam, że jest strasznie gorąco. No ale fajnie pochodzić po lesie. Zobaczymy, może coś wyleci. Skupiam się tylko dzisiaj tutaj, nigdzie więcej nie idę. Dlatego, że tu mówię, tu wtedy te monetki powyskakiwały, jakieś tam elementy wojskowe z lampy naftowej. Więc może się dzisiaj coś uda. Wiaterek się troszkę zerwał, więc jest chłodniej, można pochodzić. Zobaczymy. Jak coś będzie, od razu włączam, pokazuję. Kolejny sygnał, słuchajcie. Jakaś tubka. Po jakimś kremie. No i co? Szukamy dalej. Zobaczymy, co jeszcze wleci. Taka dziura, słuchajcie, taka krągłość. Ale niestety nie jest to monetka. Jest to pokrywka, pewnie od jakiegoś bardzo starego zegarka. Tak mi się przede wszystkim wydaje. Ale niestety zegarka nie ma. Dobra, szukamy dalej. Zobaczcie, chodzę tu między takimi drzewami. Praktycznie nigdy tutaj jeszcze nie byłem, więc warto spróbować. Zobaczymy, co tu wyskoczyło. Wyskoczy, znaczy. No jak na razie jakaś pokryweczka jest od zegarka. Jak coś będzie fajnego, to wam pokazuję. Taka dziura, słuchajcie. Kawałek blachy, może tego tak w kamerze nie widać. Kawałek takiej blaszki. Ale zaświeciła mi się ona na złoto. No, niestety złotko to nie jest. Bardzo szkoda. Dobra, szukamy dalej. Zobaczymy, co jeszcze wyleci. Tak, przyjaciele, wywaliłem taką dziurę. Słuchajcie. Krem, Nivea. No, niestety. No co, lecimy dalej. Tak, przyjaciele, taka dziura. Słuchajcie, wyskoczyło mi coś takiego. Nie wiem, możliwe, że to jest jakieś puchy, albo może to jest jakiegoś pocisku, no ale bardziej mi to przypomina jakąś puchę. Może zacznie tu jakąś farbę. Nie wiem, ale co to robi w samym środku lasu? Trudne pytanie. Dobra, szukamy dalej, zobaczymy. Kolejne dziursko. Zobaczcie. Jest to z jakiegoś bardzo starego garnka. Oczywiście przypominam, że jestem po stronie, gdzie wyszły wtedy ten depozycik monet. Bardzo możliwe, że tutaj żołnierze, czy bardzo możliwe, na 100% żołnierze w tych tutaj terenach całego tego lasu przesiadywali, ze względu na to, że tutaj naprzeciwko, jak kiedyś mówiłem, no tam jest masa łusek z Mausera, więc tam są te okopy. Tu też są jakieś okopy. Coś tu wychodzi. Dobra. Szukam dalej. Jak na razie wiaterek się troszkę zerwał, więc można sobie jeszcze pochodzić. Mamy godzinę 17. Chyba 17:30 nawet już. Dobra, jak coś będzie, pokazuję oczywiście. A teraz wleciało coś takiego. Fant to fant. Do zaraz. Tak, kochani, trafiłem na miejscówkę, jest pełno odłamków, słuchajcie, pełno, jeden koło drugiego, tego jest masę tutaj, właśnie koło tych bunkrów, koło tych okopów,
Na pewno to są z pocisków. Odłamki oczywiście z pocisków. Poszukam tu jeszcze, zobaczymy co tu wleci. I oczywiście pokażę. Jest tego tu masa. No, jeżeli były prowadzone bitwy, to również będą odłamki pocisków. W takim razie ja szukam dalej i zobaczymy co nam fajnego jeszcze wpadnie. Mam nadzieję, że coś jeszcze wleci. Tak, ogólnie kochani, taka ciekawostka jeszcze, bo przy kolejnych odcineczkach będą, mam nadzieję, fajne fanty, ponieważ cały ten teren, który jest tutaj tak zarośnięty, ogromny teren, dostałem na to pozwolenie i rozmawiałem tutaj z właścicielem, no i za niedługo to będzie wszystko skoszone, więc prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, więc wlecimy sobie tutaj właśnie na ten, tutaj szukać. Tam jest dalej ten bunkier. Zobaczymy jak będzie sytuacja wyglądać, ale mam nadzieję, że jakieś fanciki fajne wlecą. No bo tutaj nigdy nie szukałem, bo nie miałem na to pozwolenia, a pozwolenie mam, więc jak to będzie ładnie zrobione, wykoszone, wpadamy i szukamy. Dobra, a teraz lecę, słuchajcie, na drugą stronę lasu, ponieważ tutaj z tej strony nic ciekawego nie wpadło, jakieś tam odłamki po pociskach, jak widzieliście, ten z tego zegarka coś, no i nic poza tym, więc lecimy jeszcze w tamtą stronę, zobaczymy co tam wpadnie. No i tak, przyjaciele, dziura, pierwsza monetka, czyścimy i zobaczymy. Który to rok? Ale pięknie zachowana. 1965, słuchajcie. Ale to nie jest sreberko. No błyszczy mi to na sreberko, ale to... To jest dwa feningi, to nie jest srebrne. No ale jest piękna. Pierwsza do kolekcji. Dobra, ciśniemy dalej. Zobaczymy, pierwsza monetka wleciała, no jest elegancko. Patrzcie kochani, cały mauzerek, cały nabój. Oczywiście zostanie zabezpieczony i tak dalej. No ale widać wychodzi militarka, a powiem wam gdzie jestem. Jestem teraz koło tego bunkru, tam dalej jest ten bunkier. A tutaj był jakiś punkt widokowy. Zobaczcie kiedyś. Nie wiem czy tak widać. Jest już zawalony. Jest już praktycznie cały zawalony. No i tutaj właśnie wyskoczyło. Teraz wyskoczył nam pocisk. Jest to Mauser. Na pewno jest to z Mausera. No cały. No oczywiście go zabezpieczę. I oddam słuszne ręce. A teraz tutaj polatam. Przeszukam to dokładnie. Jak na razie coś tam wyskakuje. Dobra, mordki, ja lecę. Jak ktoś będzie, pokazuje. Zobaczcie, kochani. Malutka dziurka. I zobaczcie, wyszedł mi kawałek czegoś takiego. I ja myślę, że w środku jest pocisk. Końcówka. Więc ja to zaraz rozpołowię i wam pokażę, bo niestety nie mam, albo tak, oczywiście mogę ręką to zrobić. Zobaczcie co siedzi w środku. Kolcok. Pięknie. No i tak, przed chwilą wyszedł cały mauzerek, teraz wyszedł skory. A tutaj był ten punkt. Czyli wychodzi na to, no, że lecieli panowie w tamtą stronę. No bo tam wychodzą pociski. A tu kolejny. Super. Dobra, lecimy dalej. Jest już 18:10. Ale jeszcze trochę poszukam i wam pokażę. Zobaczcie kochani, taka dziura. Słuchajcie, między samymi pokrzywami. Ja już ją widzę. Jest to fening.
który rok? 1924. I wam powiem szczerze, że to są te feningi, które są troszkę warte, ale niestety ja monetki sobie zbieram, to jest pasja, nie sprzedaję nic. Jestem bardzo zadowolony, że wpadła kolejna monetka i to przy samym tutaj właśnie tym punkcie widokowym, czy jak to się mówi oryginalnie na to, super. Kolejna monetka. Dobra, ja tutaj muszę to wszystko przeszukać, bo jak na razie wychodzą fajne fanciki. Tak, przyjaciele, taka dziura, coś takiego, jak widać cały czas coś wychodzi. No już pomału się robi ciemno, pomalutku trzeba będzie się zawijać, no ale jeszcze troszkę pokopię, zobaczę co wyskoczy. Jak coś będzie, oczywiście pokażę, jak nie, to widzimy się na podsumowanku. I co, nie przedłużam, lecę dalej. Tak, przyjaciele, takie małe dziursko, słuchajcie, wyskoczyło mi coś takiego. Dlaczego łączyłem kamerę i wam pokazuję, to wam powiem. Mi to przypomina z tej strony, po tych dziurkach, które tu były, albo to jest obicie od buta, albo jest to nieśmiertelnik, ponieważ nieśmiertelniki były w kształcie, prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, również amerykańskie, które wojska przychodziły, były właśnie tego typu. Nie wiem, piszcie w komentarzach, no ale mi to bardziej przypomina jakieś obicie od jakiegoś buta, kawałek obicia. No ale kształtem i tymi tutaj dziurami, tą i tą, przypomina mi nieśmiertelnik. Oczywiście to zabiorę, póki nie jestem tego pewny. Ale jest fancik, ja pomału się zawijam, jeszcze tu kawałek przejdę, jak coś będzie, to oczywiście wam pokażę. Kieruję się teraz bardziej w tam, w głąb. No i zobaczymy, co wyleci, to do zaraz. Tak, przyjaciele, słuchajcie, taka dziura. Wyciągnąłem w kawałkach, zobaczcie, co wyskoczyło. Już wam powiem, co to jest, zresztą pewnie wiecie, co to jest. Jest to wojskowy nożyk albo brzytwa. Ale już niestety cała się rozleciało, wszystko. Zostało tylko tyle. No niestety, ale fajne znajdka, fajne znalezisko. Szczerze wam powiem, cieszę się. Zaraz na podsumowaniu troszkę obczyścimy i zobaczymy, czy są jakieś może jakieś bicia. No ale jak widać po samym wyglądzie, to nie bardzo chyba będzie coś widać. No ale jest, fajny fant. No niestety już cały nóż, czy to jest brzytwa, prawdopodobnie to było tak, albo z drugiej strony. No i jest to na 100% nożyk, nie brzytwa, tylko nożyk. No ale już po nożyku bierzemy i na podsumowaniu pokażę jeszcze raz. Na głębokości takiej dziury około 30-40 cm, słuchajcie, wyskoczyło coś takiego. Nie wiem, z czego to jest, ale jest. Dobra, jeszcze troszkę poszukam. Praktycznie już się kieruję w stronę ławki, na której zrobię wam podsumowanie. No i jeszcze jak ktoś wpadnie, to pokażę, jeśli nie, no to mówię, widzimy się na podsumowanku. A teraz coś takiego. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, ale biorę do zidentyfikowania. Dobra, lecimy. Tak, kochani, taka dziura i wyskoczyła mi kolejna taka część. Zobaczcie tutaj na końcu, może troszkę odsunę kamerę, bo świeci. Nie wiem, od czego to mogło służyć. Już mam dwie takie pierdółki. Dość waży. Zobaczymy. Kieruję się w tamtą stronę i oczywiście jak ktoś będzie, to pokażę, a jak nie, to pokażę wszystko na podsumowaniu. Więc tak, przyjaciele, ogólnie zakończyłem już poszukiwania, spędziłem w lesie 3 godziny, no i pomału wam pokażę, co wpadło, więc zaczynamy po kolei.
ogólnie wszystkie fanty wam pokażę, bo nawet nie wiem, które były pierwsze, które lecimy. Więc tak, nie wiem co to jest, wleciało tego 2, 4, 6 sztuk, coś takiego. Nie mam pojęcia w ogóle co to jest. To mi przypominało nieśmiertelnik, ale troszkę to obczyściłem. Nie jest to nieśmiertelnik niestety, chyba że się mylę. Jest to z czegoś, może jest jakieś obicie z czegoś. Fajny fan wpadł, jeśli chodzi o ten nożyk. Tak się powinien prezentować. Tu jest kawałek z drugiej strony. Jest cały, widzicie, zniszczony. Tak go wykopałem praktycznie w takim stanie. No szkoda, szkoda bardzo, bo byłby naprawdę kozacki fan. No ale jest, jakby nie było, fancik jest. No i tak, tu jakiś wyszedł szpic. Nie wiem z czego to jakiś śledź jest chyba, nie mam pojęcia. No i co? Z takich lepszych fancików wpadła monetka, jedna. Ta monetka w ogóle się bardzo ładnie zachowała. 1965. Ta monetka, którą widzieliście, to jest piąteczka, również Fenning. 1924. No i tak, jak było w korze z pocisku. Tak to wygląda. No i cały nabój. No niestety nie da się go obczyścić. Szczerze wam powiem, próbowałem zobaczyć przedtem lekko. No jak widzicie, jest niewybity, jest cały, więc zostanie zabezpieczony. No i tyle. Oczywiście filmy się teraz będą pojawiać troszkę częściej, bo niestety nie miałem teraz jak nagrywać, ale wszystkim nadrobimy. Te pole, jak powiedziałem, za niedługo będzie całe szukane, tylko będzie wykoszone. Tam jest właśnie właściciel tego pola, jak widzicie, z samochodem stoi. Rozmawiałem z właścicielem jeszcze przed chwilą. W tym tygodniu będzie to wszystko koszone, więc tu będziemy lecieć. Może coś wyleci fajnego. No i co? Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hello.